Chcecie to, co ja? Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz. Właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. Skąd wiesz, że ma tu zapasowy klucz? No przecież nie współpracujemy od wczoraj, zanim jeszcze Poli zeszła się z tym chłopim. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z Poli w Szałwi i Rozmarynie. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Czyli Poli nie jest jedną z twoich? Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. Chyba, że chodzi o Priscillę. Priscilla, według twojej relacji zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Cholera, gdzie to było? Jest klucz. Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień ton i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona. Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu. O, chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej nikt wyjaśni. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd albo skoję ci gębę. Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chce, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze? I sława, bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. No, skoro tak... Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w Szałwi, Poli. To ja lecę! Dogonię cię. Myślałem, że będzie gorzej.
Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek, słynny malarz, portrecista. Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecisty? To stary znajomy, akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwi, bo Priscilla zmyje mi głowę. Naprawdę pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Zamknięty, ale wygląda na to, że Zed jest w środku i chyba ma kłopoty. Może znajdzie się jakieś inne wejście. Trochę się go boję. Zagapienie też się płaci. To musi być Zed. Znalazłeś? Nie. Duke się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z Zeda, gdzie trzyma księgę rachunkową. No przecież próbowałem! Za mocno go przycisnąłeś. Trudno. Ważne, że mamy kartę i Sengrima. Witam. O kurwa! No Ringo, teraz się wykaż! Na niego! No! Ile mam czekać? Sengrim Faolidiar, że czegoś tu szukali. Ciekawe, warto się rozejrzeć za tą księgą rachunkową. Widać, że czegoś tu szukali. Tu pewnie są zapisane nazwiska osób, którym Zed sprzedał karty. Zoltan powinien obejrzeć tę książkę.
Będziesz zajebiście wyglądał. Pięknie. Nie szwędaj się tu. Zoltan? No? W sprawie tych kart. Masz je? Mam kartę z Isengrimem. Pokaż to. A mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł? Zed zszedł. Natknąłem się zresztą na jego zabójców. Nikt w mieście nie będzie po nim płakał. Co z resztą kart? Nie uważasz, że ten interes staje się zbyt niebezpieczny? Z powodu twoich kart giną ludzie. Zginął tylko Zed, a wierz mi, że miał swoje za uszami. Zresztą pewnie załatwiłeś od razu jego zabójców, więc w czym rzecz? Lepiej powiedz, co z resztą kart. Nie znalazłem innych kart. Sukinsyn musiał je sprzedać. Mam księgę rachunkową Zeda. Pokaż. Z zapisków wynika, że karty kupili Cezar Bilzen i Ravik. No, mogło być gorzej. Trzeba im złożyć wizytę. Ravik? Co to za jeden? Zwykły szuler i naciągacz, aż dziw bierze, skąd miał pieniądze na kartę Natalisa. Odkąd nakładłem mu po ryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. Kim jest ten Cezar Bilzen? Księgowy Tasaka. Był z niego porządny gość, ale teraz tak zważniał, że nawet napić się z nim nie da, że o rybach nie wspomnę. Rybach? Poznaliśmy się w klubie wędkarskim Chluba Pontaru, ale teraz Cezar już tam nie bywa. Tak się przejął rolą, że prawie nie wychodzi z domu. Przynajmniej nie trzeba będzie za nim ganiać po mieście. Spróbuję zdobyć te karty, skoro to dla ciebie takie ważne. Dzięki. Do Cezara możemy iść razem. Spotkajmy się pod jego domem. Łatwo poznasz, bo kazał odmalować fasadę na złoto. A jeśli chcesz wcześniej zajrzeć do Ravika, to na twoim miejscu szukałbym go w Złotym Miesiotrze. Dobra, do zobaczenia. A z Ravikiem się nie cackaj. Hukniesz mu nad uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt. Coś tu cuchnie. Rozkładające się mięso. Ludzkie mięso. Rana zadana mieczem. Płytka, ale przecięła tętnicę, a w ręku klucz. Ciekawe. Uciekał, aż się wykrwawił. Nie kręcić się tu. Ty, kolega, zapraszał cię tu kto? Nie, trafiłem tu po śladach ludzkiej krwi. Czyli znalazłeś naszego drucha Derika. No, no, to musisz mieć dobre oko. Po tym jak się, no, posprzeczaliśmy, szukałem go pół dnia. I tyle z tego mam, że wlazłem w psie gówno. A takie ładne ciżmy noszę. Z wężowej skórki. Zobacz se. Na co tyle gadasz? Tasak mówił jasno. Jak ktoś znajdzie melinę, kosa mu pod żebro i do rynsztoku. Pomyśl, Grun. Choć raz, kurwa, pomyśl. Skoro wiedźmin znalazł ciało, to znalazł i klucz. Bez klucza nie otworzymy skrzyni. Nie otworzymy skrzyni, więc Tasak nie dostanie, co zamówił. Nie dostanie, to się wkurwi. Chcesz tego? No właśnie. Posłuchaj, no, kolego. Masz dwie możliwości. Pierwsza, oddasz klucz, zapłacę ci za fatygę i wszyscy będą zadowoleni. Druga, będziesz fikał. A wtedy zrobimy, jak radzi Grun. Kosa pod żebro. Są dwie rzeczy, które robią tylko największe głupki. Rzucanie kamieniami w gniazdo szerszeni i grożenie wiedźminowi. Skurwysyna ciekawskiego!
No proszę, to ten zawszawiony mutant. Dołącz do nas, proszę. Ravikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszy na twój widok. Cieszysz się, Ravik? Na pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel Ravik miał właśnie grać o własne życie i... Macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz? Widzisz? Ravik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Ravika? I karta Natalisa, to ja.
Zgoda. No proszę, a wyglądałeś mi na sztywniaka. Grajmy, grajmy! Się tak nie ciesz. I nie wyrywaj się, bo sobie krzywdę zrobi. Przecież wygrał. No i teraz zagramy w coś innego. Jesteś już ścierwem! Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Karta z Natalisem wystarczy. Ach, tak. Ale może wolałbyś jakąś inną? Mam kilka, które mogłyby cię zainteresować. Śpieszy mi się. Karta z Natalisem. Oczywiście, proszę. Thank you.
zdradło, a kobiety za nim wodzą spojrzenie. Jesteś. Jak ci poszło z Radikiem? Mam kartę z Natalisem. No to świetnie. Teraz tylko obrobimy Cezara Bildzreda i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać tę jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Fringilli. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. Łek ojczystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. 3 kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tym głośno o 3 pannach z Vicovaro. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź. Cezar Bildzred, a pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł Króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To jest Geralt. A czy Geralt wędkuje? Tak, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Pontarze? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku? I smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego nom. Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaczyk smakuje?
Nie mówi się zeszło razo. Kogoś ty do mnie przyprowadził, Chiva? Jakiegoś chędożonego purytanistę. A słyszałeś, Bilzen, że podobno Vibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Łże jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralt, a wy tam w Kermoren na co łowicie? Na petardy. Że co? Hehe, Bilzen, na żartach się nie znasz, ale po prawdzie mało to było śmieszne. Geralt, skocz no po następną flaszkę. Racja, już dno widać. No to kiedy wybierzemy się razem na Suma, co? Jasno! Pamiętam. Ten nóż wygląda, jakby był przymocowany do blatu. Szuflada jest otwarta. Trójkątny otwór w ścianie. Ciekawe. Pasuje. Ukryte drzwi za szafką z książkami. Klasyka. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do Triss. Zastawa, z której cesarz Emhyr jadł podczas uroczystości koronacyjnej. Jest i Fringilla. Sznur, na którym powieszono Stefana Skellena. Czaszka Joachima de Weta. Dość upiorna kolekcja. Pełna zbroja 6. Brygady Derlańskiej. W doskonałym stanie. Portret cesarza Emhyra Tempera na drewnie. Dość pochlebny, powiedziałbym. Późno się zrobiło. Zaraz. A gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie? Witaj, Bilzen. Mamy dla ciebie wiadomość od szefa. Wiadomość? Jaką wiadomość? Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. Chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Racz go, a wy dwaj wynocha stąd! Zostawcie go w spokoju. Za rozwalenie Wiedźmina Tasak będzie musiał zapłacić osobno. No jazda, nie mamy całego dnia. A jakby tak
Wiedźmina na egzekutora. Dzięki. Będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listownie. Racja. Idę się pakować. No to powodzenia. Bywaj. Ach, ty jednak masz miękkie serce, Geralt. Swoją drogą nieźle załatwiłeś tego ostatniego, aż po ścianach siknęło. Obejrzałem sobie kolekcję Cezara na górze. I co? Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emhyra. Czaszka Joachima Deweta, sztylet Vatiera de Rido, sztur, na którym powiesili Iskelena. Piu, no proszę. A to obrzydliwy typ. Ja mu rękę podałem. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Nie, to nie. Szkoda. Znalazłem też statuetkę nilfgaardzkiego żołnierza. Jest magiczna, ale nie wiem, co to za czar. Triss będzie wiedziała. Niezły pomysł. Zaniosę ją do niej przy okazji. Mamy już komplet kart. Co teraz? Teraz zgarniemy za nie kupę forsy. Chodźmy. Trzeba będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. A ten klient, to co to za jeden? Znajomy znajomego. Niewiele o nim wiem, ale pewnie to ktoś po kroju Duke'a. Znasz mnie, Geralt. Ja tam do nikogo nie jestem uprzedzony. Byle płaci. Ej, ty! To ciebie mówię. Buta ci nie chrupie? No, nie mogę się doczekać, aż będę miał bedlama z głowy. No wreszcie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma być? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł, mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Co, sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, będę uciekał z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi! Goń sukinsyna! Ja się zajmę resztą! Teraz z lewa zachodź! Z lewa! Musimy go obejść. Co? Nic nie rozumiem. Trzymaj się, Duke. To koniec.
No wreszcie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma być? Twój nie doszły... No mam... Spróbuj sam. Co się robi? Geralt, Menda ucieka z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń suchin syna, ja się zajmę resztą. Co? Nic nie rozumiem. To koniec. Utopce. Przydałby ci się Wiedźmin. To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju? Nie, wolę się upewnić, że to nasze ostatnie spotkanie. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Tak. A co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Tak. I bardzo dobrze. No, Geralt, co wolisz, pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Chętnie wezmę te karty. I bardzo dobrze. Mogę od razu iść z pieniędzmi do króla żebraków, ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki, Geralt. I pamiętaj, Sum jest królem Pontaru.
nawet nic nie było. Ale żebraki też składają bez sobie plugami. Chodzi, wszystko oczyści. Straż przy domu Tulis. Niedobrze.